Wśród postaci, które towarzyszą nam w tym czasie Adwentu, na uwagę zasługuje prorok święty Jan Chrzciciel. Jest to jedna z ważniejszych postaci tego czasu. Chociażby druga niedziela Adwentu słyszymy głos Jana Chrzciciela, głos, który na pustyni wzywa do nawrócenia, wzywa do przemiany życia, do przygotowania drogi dla nadchodzącego Mesjasza. To ważne, ponieważ postać Jana Chrzciciela pojawia się w Adwencie dwukrotnie i to w dwóch różnych wymiarach. Pod koniec okresu Adwentu, czyli już bezpośrednio przygotowując nas do świąt Narodzenia Pańskiego, będziemy czytać o zwiastowaniu narodzin Jana Chrzciciela, o tym, jak Jan Chrzciciel przychodzi na świat i radość ogarnia mieszkańców Ein Karem i całej judzkiej krainy na wieść, że Elżbieta i Zachariasz doczekali się upragnionego dziecka. Natomiast zanim zaczniemy tę drugą część Adwentu, to właśnie w tej pierwszej części, którą obecnie przeżywamy, mamy postać dorosłego Jana Chrzciciela. Jana Chrzciciela, który przyszedł na świat właśnie w tym celu, aby drogę Chrystusowi przygotować. Już wspomniałem przy okazji pierwszego naszego spotkania z adwentowymi czekoladkami, że Adwent jest, ten termin oznacza przygotowanie i ono oznaczało konkretne czynności, które należało wykonać, konkretną pracę, którą należało podjąć, kiedy wracał cesarz po zwycięskiej bitwie. Taką rolę pełni też właśnie osoba Jana Chrzciciela. On jest tym, którego Bóg posyła przed sobą jako anioła. Posyła go na ziemię, aby ten przygotował ludzkie serca na przyjęcie Chrystusa. Jego misja nie trwa długo. Przez kilka lat, aż do rozpoczęcia publicznej działalności Jezusa, będzie on udzielał chrztu w rzece Jordan na pustyni judzkiej i w ten sposób będzie przygotowywał lud izraelski do przyjścia Pana. Zgromadzi wokół siebie grupkę uczniów i to ci uczniowie, między innymi Andrzej, staną się pierwszymi apostołami Jezusa Chrystusa. Dołączą do Baranka Bożego, którego Jan ochrzci w Jordanie i ruszą za Jezusem Jego drogą. Będą Mu towarzyszyć aż do ostatnich chwil, a później będą ewangelizować cały świat. A zatem widzimy, że ta misja Jana Chrzciciela, ten głos był potrzebny wówczas Izraelowi w tamtym czasie, kiedy było pierwsze przyjście Chrystusa w ludzkim ciele, a dziś Kościół daje nam Jana Chrzciciela jako wzór, jako ten głos, który ma nas przygotować dobrze, nie tylko na zbliżające się święta, ale przede wszystkim na powtórne przyjście Chrystusa. Słuchajmy się zatem w głos Jana Chrzciciela i przemieńmy swoje serca, aby ta droga, po której chce przyjść Chrystus, była jak najlepiej przygotowana na to Jego przyjście.